najpiękniejsze nogi w Polsce. Jak o nie dbać? Słuchajcie, to jest bardzo miłe, że tak mówisz, ale umówmy się, że nie mam najpiękniejszych nóg w Polsce, na pewno. Tak się mówi. No tak się mówi, się wiele rzeczy. Jest milion piękniejszych nóg od moich. Nie mówię już o tym, że nie są to nogi Nadii Auermann, tylko po prostu nogi, no. Najważniejsze, że zdrowe. Więc specjalnie jakoś o nie nie dbam, ale prawdą jest, że po 40 roku życia obiecałam sobie, że zacznę w ogóle cokolwiek robić. No i czasem mąż mnie mobilizuje do tego, żebyśmy razem poćwiczyli, więc czasem ćwiczymy razem, ale to jest kropla w morzu potrzeb, jak się skończy lat 40.